Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demon Diaz i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Salt and Sacrifice. I podjąłem dość trudną decyzję od ostatniego odcinka, mianowicie stwierdziłem, że nie będziemy katować na razie tego bossa i tym samym odpuszczę sole, które tam pozostały, no a było ich całkiem sporo, szczerze mówiąc, niestety. Natomiast uważam, że to trochę nie ma sensu jak na razie i możemy się skupić na eksploracji jeszcze innych miejsc, po prostu, w tej lokacji. A zatem poszukamy teraz innego jakiegoś zejścia. I tu mamy chyba pierwszą bramę, której to nie sprawdziłem do tej pory, ponieważ nie pokonaliśmy bodajże trzech magów, no ale teraz już po ich pokonaniu możemy sobie zobaczyć. I mamy tutaj jakąś kopalnię. Ogarnijmy, co tutaj jest takiego. Szukam też cały czas, oczywiście, przejścia. O kurczę, to jest ciekawe. Przejścia, które możemy otworzyć sobie za sprawą klucza, który ostatnio zdobyliśmy. Jakiś nowy ekwipunek wleciał, zobaczmy, czy byłby lepszy. Jak na razie słabsze są te przedmioty wszystkie, które zdobywam, ale kto wie. O, tu na przykład na mróz jest trochę lepiej, na truciznę i na światło? Chyba tak. O, wątpię, żeby to coś innego mogło być. Nie no, wszystko tutaj widzę, to jest po prostu gorszą wersją mojego aktualnego ekwipunku. Za to nie będziemy niczego zmieniać i kombinować. Teraz tak, tutaj mamy jedno przejście, to warto zapamiętać. Naprawdę ciężko się zorientować przez ten brak mapki, ale staram się już jakoś do tego przyzwyczaić w miarę. Teraz tak, z tej strony to w ogóle wygląda jak miejsce walki z jakimś bossem, nie ukrywam. O dziwo, to nie jest miejsce walki z żadnym bossem. Na szczęście, ewentualnie tutaj będziemy mogli później coś innego porobić. Wow! A chciałem powiedzieć, że chyba tu jest sznurek. No i co? I wlazłem w to. A, w ogóle trochę się pobawiłem i na przykład możemy zrobić coś takiego, patrzcie. Standardowy atak i mocny, mocny. To wygląda super. Albo odwrotnie. Mocny, mocny i standardowy. Albo mocny i dwa razy standardowe. Mamy takie szybkie cięcia. Super. A zeskoczmy tu. Będę w stanie w razie co powrócić, więc to nie jest jakiś tam, wiecie, problem. Co my tu mamy? Grey Moss Mire, cały czas. Okej. Okay. Widzę, że tu jest w ogóle obelisk. Moglibyśmy sobie z niego skorzystać nawet. Uzupełnijmy zapasy. Aha, tylko że nie powrócimy teraz w taki sposób. Kurde. Niedobrze. W ogóle, czy my tutaj już cholera nie byliśmy w sumie? Zaraz, dokąd my tędy dojdziemy? Zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest lokacja, w której mieliśmy okazję być na początku. To jest kolejny jakiś obelisk. Ej no. Chyba tu byliśmy. No, tu byliśmy. Ale patrzcie, możemy teraz przejść za niego. To jest dopiero ciekawe. Możemy zobaczyć, co było za nim. My jesteśmy na początku gry de facto. O Boże, tu jest jeszcze gorszy jakiś gościu. Wygląda na jeszcze mocniejszego. Ale zaraz, coś tam jest na prawo? Nie. Okej. Okay. O kurde! O kurde! On potrafi chodzić po tych platformach. Mhm, super. Dobra. To jest kolejna lokacja, jaką trzeba zapamiętać po prostu. I z jaką na razie za dużo nie porobię. Po 16 go biję, to już ma jakiś tam sens, powiedzmy. O kurde, dobra, ale on i tak ma mnie na 2 hity mniej więcej. Może na 3, jak mam farta. Okej, czyli tak, w lewo trzeba będzie przejść. To jest samiutki początek, aczkolwiek powinienem dostać się jeszcze do tego miejsca tam na górze i z tymi drzwiami poeksplorować. Plus musimy jeszcze dostać się do punktu, w którym będę w stanie skorzystać z klucza do kryjówki, czyli tego właśnie, który tam dwa odcinki temu bodajże znalazłem. Próbowałem w ogóle, słuchajcie, nagrać dla was koopa. Próbowaliśmy pograć sobie z Makinem, ale powiemy wam, że no działa to tragicznie i no nie da się po prostu połączyć, nie? Nie ma opcji. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc.
ale totalnie nie szło się połączyć. I próbowaliśmy wszystkiego, czytaliśmy wszystko, robiliśmy pewno dobrze, nawet nowa postać nawet została stworzona, żeby się połączyć. Pomyśleliśmy, że to może chodzi o różnicę poziomów, chociaż niby poziomy nie grają żadnej roli w koopie, ale no nie dało się połączyć. Więc na żaden sposób. Także ja nie wiem, dlaczego tak jest. Już się nawet tak śmiałem, mówiąc Makinowi, że dlaczego Souls-like'i i gry, które tam są Soulsami inspirowane, muszą mieć tak samo źle zrobionego koopa co oryginał, nie? I takie jakieś dziwne zasady dołączenia się. No naprawdę tego nie rozumiem, ale serio, coś jest na rzeczy i tak to jakoś dziwacznie musi cholera zawsze funkcjonować, nie? A jest w ogóle, widzę, taka jeszcze jedna ścieżka. Tu jest kolejna jakaś porąbana brama. Zobaczmy może tutaj w takim razie. To jest chyba ostatnie wejście. Stonehall Dungeon. O kurde. No dobra. No może tutaj wtedy poeksplorujemy, a tamte inne miejsca ogarniemy później wtedy. Dobra. O, mamy, słuchajcie, przedmiot, który umożliwi mi wzmocnienie swoich butelek leczniczych. Au. Dobra. Niedobrze. Chciałem go pokonać, mimo że wydaje mi się, że... Kurde, którą stroną miecza bił? Widzieliście to? Porąbany gościu. No nie, no bez jaj. Chłopie, co ty robisz w ogóle? O. Niedobrze, tam coś po prawej stronie jeszcze jest. Jakieś pole magiczne. Kurde, no... Jeszcze, że ciasny tutaj kusznik jakiś musi się napatoczyć. Aszpyr, no same składniki. Ej, zaraz. Czy to nie będzie skrót? Bo taką bramę już widzieliśmy dzisiaj. To jest skrót, świetnie. Ale zaraz, skoro to jest skrót, tutaj był nasz punkt do odpoczynku. Dobra, to możemy sobie zregenerować tę butelkę i podejdziemy do tego miejsca jeszcze raz zawalczyć, gdzie tylko po drodze będzie jeden kusznik, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo spoko opcja na rozegranie tego starcia. No i bez straty zdrowia jeszcze to może się uda? No może nie. Dobra. Wiadomo, że temu się teraz cały HP zregeneruje, ale... Kurde, no dwa razy musiałeś mnie w locie uderzyć nawet jeszcze? O Boże. Koleś. A co ty na to powiesz? Dobra, tego się nie spodziewałem. No bez jaj. No bez jaj, gościu! To na pewno nie jest... Aha, okej. Okay. To na pewno nie jest żaden miniboss, ani nic takiego. To jest po prostu porąbany przeciwnik. W ogóle byłem człowiekiem, nie? Próbowaliśmy też w ludzkiej formie, w formie ducha, w dwie strony się nawet przywołać. No nic nie idzie, nie? Jeżeli chodzi o tego koopa, tak jeszcze tylko wracając. Totalnie, kurde, nic. Także po prostu jest... Fatalnie zrobiony tryb kooperacji. No tam też na prawo trzeba będzie przejść. O Boże. Kolejna brama, widzę. Czeka na odkrycie. Ładnie. Mocny atak i dwa szybkie. To jest pomysł. Oczywiście, jeżeli on nagle nie zaszarżuje w jakiś chory sposób. O Boże. Zaraz mnie zetnie i tyle tego będzie. Czemu nie zaatakowałem? Kurde. W ogóle on się tak dobrze blokuje jeszcze. Ale serio, no chciałbym go chociaż raz pokonać, bo go ciągle przebiegam. Ale gość jest nie do zabicia chyba. Uuu, tu jest klucz do kryjówki. No dobra.
Czyli nawet miałem tutaj przejść, na to wychodzi. Co to będą za zasoby? Wielkie jakieś ostrze. No z siłą skalowane oczywiście. Także totalnie nie jest to pod moją postać. Przedmiot. Jezu, mamy cię! Chyba wcale jakoś dużo doświadczenia nie było z tego typa. Serio? Mam tutaj NPC po prostu? O, zostałeś uratowany, chociaż no to prawda. Myślę, że możemy zostać jakby jego sojusznikami, no. Okej, okay, no i wróci do naszej lokacji wypadowej. O, proszę. Blue Heart Runners. Spotkamy się w takim razie. Proszę bardzo, kolejna lokacja też w ogóle odblokowana została. Spotkamy się w takim razie na miejscu. No dobra, czyli zrobiliśmy coś naprawdę istotnego, na to wychodzi. Czy to jest znowu ten sam gościu? Nie, tu jest dwóch naraz. Nie, to jest żart jakiś. Nie, no bez jaj, żebym z dwoma takimi naraz miał walczyć. Nie, to nie jest normalne. Oh shit. Widzimy się na miejscu. Coraz bardziej chora jest ta gra. Chyba się tu nie powinienem pakować, ale ja nie czuję, żebym był w stanie nagle tak rozwinąć postać, żeby ci przeciwnicy przestali być takim wyzwaniem, jakim są w tym momencie, serio. Wiesz, nie żebym myślał, że oni byli minibossami czy coś na początku, ale tak sobie zażartowałem nawet z tego. No ale kurde, żeby to był najbardziej podstawowy jakiś przeciwnik teraz w tej lokacji, no to to już jest przeginka chyba w drugą stronę. O Boże, jeszcze gorzej. Dobra, co my tu mamy? Widzę, że tu wcale nie ma jakoś dużo rzeczy do roboty. To nam się teraz chyba łączy z tym przejściem na prawo od tego pierwszego przeciwnika. Nie, to z tym takim dziwnym magicznym polem. O kurde, skąd ty się tu wziąłeś? Jasne, jeszcze maga tu odkryliśmy. Możemy rozpocząć to polowanie, ale na pewno go nie zabijemy. Jak widzę, no, jakie wyzwanie stanowią tutaj zwyczajni przeciwnicy w tym miejscu. Dobra, tu byliśmy już. Pierdziele, serio? Coś się stąd wyjść nie da. Okej. Okay. To był ten z początku. Tu można by przejść. Co ty kurde przywołujesz? Jakiegoś węża latającego. Nie, to jest takie pole dziwne, coś myślałem, że tutaj może wyskoczymy, ale to nie działa niestety w ten sposób. Generalnie w tym miejscu jak najbardziej byliśmy, natomiast mieliśmy okazję zapolować na tego maga. No to już taka jest mechanika w Souls and Sacrifice. O nie, jakiegoś się szczura sobie przywołał. Serio? Zrespił się w tym samym miejscu? Super. Jeszcze mnie zatruł. Czy ja mam cokolwiek na truciznę w ogóle? Obawiam się, że nie. Czy to zmarnuje całe moje zasoby? O kurde! Dobra, ale on powinien się zrespić, znaczy ja się powinienem zrespić, jak będę kontynuował to polowanie, tuż obok jego pozycji, dokładnie w tym miejscu. A zatem, po pierwsze nie wiem, że nie mam teraz na sobie zatrucia, to jeszcze mamy możliwość odzyskania doświadczenia. Doskonale. No i jeszcze kontynuujemy to wszystko. O Boże, tu jest ten jeszcze, ten podwodny. Co się stało? Czemu mi się ekwipunek odpalił? Patrzcie, ci zaczynają walczyć między sobą. To jest szczurka z żabą.
Dobra, szybko się wyleczyć teraz. Fuh, świetnie. I teraz na dół, znowu do kopalni. Strasznie to dziwne. Nie wiem, czy tędy powinniśmy pójść? Może w drugą stronę jakoś, znaczy inną ścieżką na dół. No nie wiem, zobaczymy. Czy tak damy radę? Jak na razie to chyba prowadzi mnie to we właściwym kierunku. Mamy go. Patrzcie, jednego rycerza już spierdzielił. O kurde, rozwaliliśmy wszystkich, pięknie. O, ale doświadczenia, 1000 soli już. To praktycznie zregenerowaliśmy to, co było na bosie jeszcze. Patrzcie, rozwali tego rycerza pewnie, to bydle. Mhm, jednak nie. Ale rycerz powinien być teraz osłabiony. I to naprawdę znacząco. W teorii rzecz jasna. To nie znaczy, że on będzie prosty. O! Dużo przeżył. Naprawdę dużo przeżył. O kurde, mamy go! Mosper. Stuwa? Nie. Ze 150 mi wpadło tutaj expa. Znaczy soli, spoko. Dużo trucizny. Już wiemy generalnie, na co będzie nastawiony ten mag i prawdopodobnie przedmioty, jakie z niego zdobędziemy. O kurde, chciałem powiedzieć Varen Ovryn. Chciałem powiedzieć, że ciekawe, ile jeszcze przyjdzie nam gonić go. I że pewnie już naprawdę sporo mamy tego polowania z głowy. Nie zdążę, nie zdążę rozwalić go. Trucizna mnie dojedzie. Szkoda przedmiotów jednorazowych na to. Nawet się wyleczyć nie mogłem, bo to mi przerywało od razu. Cholera. Dobra, ale kontynuujemy polowanie, no. Znaczy, byłby do zrobienia może nawet, tylko... No nie jest to cholera proste zadanie, trzeba przyznać. Dobra, skorzystamy sobie z tego w takim razie odłamka. Możemy odpocząć. Można by naładować sobie też atak specjalny na jakichś innych przeciwnikach. Ale... To trwa zdecydowanie za długo, niestety. Dobra, już go widać. Niestety... Ci po drodze... Wojownicy będą się respili, jak najbardziej. To nie będzie jakaś, wiecie... Kaszka z mleczkiem, nie? Żeby pokonać tego gościa, tak mi się wydaje. O kurde. Ciekawe, czy zawalczy jakoś z bossem. To byłby ciekawy sojusznik, gdyby tak to się miało udać. Ej, on go bije! Czaicie? On może mi maga porobi. Niespodziewany sojusznik, co? Patrzcie, jaki kozak. Coś przecież go mag rozwali, ale nie chce nam podchodzić na razie. Może ostrzelamy go jeszcze. No i co, trzeba wykorzystywać ich 5 IQ, nie? O. Nie no, błagam. Mamy go. Ale jaja, co? To jest dobry patent. Proszę bardzo. Oh shit! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Ja chcę moje itemy. Na które... Kurde no! Na które zapracowałeś! Mnóstwo doświadczenia teraz tutaj mamy. Kurde, mam nadzieję, że te przedmioty w jakiś sposób, no, nie przepadły mi. Dobra, ale liczyłem, że ten jakoś tam... Lepiej to wyjdzie. Ale chyba serce chociaż z niego mamy teraz, nie? Nieutracone. Mam nadzieję. Tędy w ogóle mogłem tu przejść. Ej, zostały te itemy. Uff. Całe szczęście. No dobra, to wyszło całkiem w porządku z tym magiem. 2900, no prawie 3000, słuchajcie, soli mamy.
Musimy rozwinąć postać. To oczywiście w kierunku teraz ciężkiej zbroi, tak myślę. No i będziemy musieli też sprawdzić te pozostałe miejsca, przecież które tam zostały do ogarnięcia, bo głupio byłoby teraz to przegapić. Także ja myślę, że wrócę i widzimy się w naszej osadzie teraz. No, trzy tysiaki powinny zaraz być. Ej, czemu w ogóle soli mi nie dało? A, dopiero z takim opóźnieniem wskoczyło. Dziwne. Tak czy inaczej, widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Możemy w takim razie wykupić sobie aż trzy poziomy, słuchajcie. No, życie o jeden punkt. Jeden przecinek, dwa punkta mi podbije, więc to nie jest jakiś tam odczuwalny niezwykle progres, ale kto wie. Teraz tak, w Juggernauta chcemy pójść. Bo widzę, że tylko z tego poziomu to będzie możliwe, nie? Chyba tak. Więc damy wytrzymałość. Drugi raz wytrzymałość i ciężką zbroję. Super. Nie mamy, nie? Lepszej zbroi, nic takiego, żeby tutaj dowalić sobie. Generalnie mamy wszystko jako light armor. Tutaj jest ciężki w sumie. Ej, i on jest lepszy. Ale nie wiem, nie mamy jakichś wymagań chyba. Aha, bo on jest na klasie drugiej. Dlatego też te efekty są słabsze. A do klasy drugiej ciężkiego uzbrojenia, ciężkiej zbroi, to musimy jeszcze ile punkciorów? Dwa punkciory, dwa levele. Dobra, to jest do zrobienia, słuchajcie. To nie jest naprawdę tragiczne. No, to jest naprawdę spoko. Zobaczymy, co tu możemy wytworzyć jeszcze. Z tych nowych itemów. Tu się ulepszało. Tu się wytwarzało. O kurde. Light armor. No nie jest to coś, co by mnie interesowało. Tutaj brakuje mi trochę składników na te naprawdę mocne uzbrojenie. Cold defense. Zwiększa maksymalną staminę. I tak nie mam przedmiotów na to. To jest świecznik. Posiadanie tego przedmiotu doda to do kolekcji trofeów. Okej, no. No niech będzie. Tutaj też jest lekka zbroja. Dobra, to nic więcej nie robimy. Spróbujemy ulepszyć wtedy moje ostrze, jeżeli będzie taka możliwość, rzecz jasna. To są te, które mam wyekwipowane. Brakuje mi Blaze Pearl. Jeszcze niestety. No dobra. Nie można niego kupić, nie? Tego czy coś. O, kluczyk dostaliśmy. Dobra, to wracamy, słuchajcie, w takim razie do lokacji. Tak sobie myślę. Dobra, jesteśmy już. Teraz nic tylko zjechać. Sprawdzić nieco dokładniej to miejsce. Myślę, z tego miejsca, co był mag, możemy pójść na prawo chyba. Ale możemy teraz tak, tutaj sobie popatrzeć. To bolało. Tu z kolei już widzę, że będzie pułapka, którą warto przeskoczyć naturalnie. Dzień dobry. Tak. No proszę, spotkamy się znowu w naszej lokacji. Ha! Okej. To było niespodziewane. Nie wiem, na czym te polowania będą polegały. Czy ona będzie nam pomagała wtedy? Podobnie jak ten poprzedni gościu, czy to jest tylko tak, wiecie, fabularnie? Aha, i tu już byliśmy, tak? No, naturalnie tu już byliśmy. Dobra. O cholera. O kurde, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że to przeżyję. Naprawdę się tego nie spodziewałem. Ale się udało. Nie, tam na prawo od maga nic nie było więcej już do roboty. Jeszcze raz do obozowiska wrócimy. Jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. Patrzcie, otworzyła się. Otworzyły się drzwi. To ona.
Okej. Okay. Aha, czyli teraz będziemy mogli po prostu korzystać ze współpracy, z tego co rozumiem. Możemy współpracować, żeby zabijać właśnie magów. Co cię mogę kupić w ogóle? Trzeci poziom ciężkiej zbroi, ale potrzebujemy jakichś złotych monet w ogóle. Dobra, zostawmy ją w spokoju. Ciekawa sprawa. I jeszcze raz sobie zrobimy tutaj naszą wioskę, ale dosłownie jeszcze jedną rzecz tylko chcę w niej zobaczyć. Nie wiem, czy tam coś więcej jeszcze by było interesującego do ogarnięcia. Możliwe, że tak. Natomiast, no, ja na razie tak kojarzę jeszcze tylko jedno miejsce. Tam naprawdę od maga chyba nic nie było więcej, ale to bym chciał zobaczyć. Tutaj to przejście. Do końca, bo tędy szliśmy, ale tam było chyba jeszcze jedno przejście, z tego co kojarzę. Dobra, już się dwa razy w tę samą pułapkę nie dam złapać. O dziwo. I tutaj? Mieliśmy to przejście? A nie! O kurde, nie odpuścicie mi, co? Kurde, to jest to przejście, dobra. To sprawdźmy na prawo od maga tylko jeszcze. Aczkolwiek wydaje mi się, że chyba zrobiliśmy już teraz... wszystko. Czas na inną lokację po prostu. Ewentualnie możemy się zmierzyć z bossem, który tutaj jest. No i coś czuję, że ten boss to mnie rozwali jeszcze, no tam... Może ten nowy ekwipunek by było warto zaczekać. Kurde, a tu byłem? Nie byłem u góry. Niesamowicie skoszeni zostaliście. Pięknie. Okej. Okay. Trzeba wykorzystywać ten atak, bo chyba mam wrażenie, byśmy skakali podczas tego ataku trochę dalej i wyżej niż... niż tak normalnie. Ciekawa sprawa. Tu chyba jakiejś umiejętności brakuje, żeby korzystać jakoś z tego magicznego otoczenia. Dobra. Na maga ognia nie chcę polować po raz kolejny. Średnio widzę sens w tym. Znaczy, sens może jest, bo tam byśmy przedmioty zdobyli, ale nie chce mi się po raz kolejny tego samego zabijać. Tu byliśmy na końcu, nie? Tak, jak najbardziej. Dobra, to się z tym łączy. Tam na górze była droga do tego drzewa, więc ja też wszystko wiem, że już zrobiliśmy. Nie no, spoko nam się, słuchajcie, lokacja domyka. Myślę, że niedługo możemy do tej nowej biec. Chyba, że jest jeszcze jakaś brama gdzieś, którą zostawiłem sobie hehe na później i właśnie do niej nie powróciłem, ale wydaje mi się, że jest wszystko już z tych ważniejszych chyba rzeczy zrobione, o których pamiętam. No chyba, że coś faktycznie przeoczyłem, no to proszę napiszcie, to na pewno sobie powrócimy. Ale ja myślę, że w kolejnym odcinku taki wstępny plan to będzie albo rozwalenie tego bossa, którego będziemy mieli tutaj na początku, albo będziemy po prostu ruszali do kolejnej, tej drugiej krainy. Nie wiem, czy ta już pierwsza byłaby tak definitywnie ukończona. Czy to jest pobożne życzenie? Kurde, no nie wiem, jak tego uniknąć. Chyba musiałbym blokować się po prostu, a w sytuacji, w jakiej tutaj jestem, to nie do końca można się blokować na drabinie. Kurde, teraz tędy się jeszcze szło. I jeszcze tędy, i jeszcze tędy. Strasznie długo dużo biegania jest. I strasznie długo to trwa. Dobra, mamy kamień nasz. O Boże, tam te stwory od kolejnego maga się nadupcać będą, widzę. Łapka zadziałała. A, my idziemy do bossa. Na zielonego myśliwego. Okej. On mnie nie trafił, ja go nie trafiłem.
O Jezu. Wprost pod siekierę wskoczyłem. Co jest? Niezłą furię odpalił. Też mam łuk. Aj! To chyba kolejna faza, bo po dwa ataki robi. O, stamina, kurde! Ej, miałem już atak specjalny w ogóle naładowany. Tylko, że na razie nie mogę z nich korzystać ponoć. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Okej. Okay. Mówię, tutaj fajnie, bo ktoś do mnie podbiegł i weźmy mi jakiegoś pomocnika. Ostrożniej do celu, nie? Grunt to staminę kontrolować. Jak nie mam, no to można odbiegać. Dobra. A! Nie mogłem zrolować już. Kurde. Za dużo trochę. Ciekawe, ile butelek można mieć najwięcej w grze. To makina to pytam, ale nie pamiętam. A właśnie, ja znalazłem przedmiot do ulepszenia butelek. Kurde, to moglibyśmy być mocniejsi na tym bossie. O Jezu, niepotrzebnie dwa ataki mi weszły. O jejny. A co, jeszcze raz? To trzech razy sztuka. Mamy takie fajne flow na tym bossie na razie. O kurde, więc trochę szkoda mi tam się odpuszczać mu. Porządek sobie zrobię na razie. To odstawimy. Tu ustawimy to. To odstawimy. Bombę trującą możemy stawić. Dobra, zróbmy tak. Szkoda, że tego intra nie można skipnąć w żaden sposób. No, zatruty. Ale to prawie nic mu nie zrobiło. A nie, schodzi mu cały czas życie. Po jednym HP dosłownie. Także tego się odczuć prawie nie da. Ale myślę, że źle nie zrobiłem, że poświęciłem te sole w tym odcinku na nim. Teraz mamy większe szanse. Gdybym ulepszył sobie butelki, to byłyby jeszcze większe pewnie. No, czyli w drugiej fazie on po prostu robi na tak więcej. No, słyszałem, że miała być jakaś szarża na nim jeszcze, a niczego takiego nie widziałem. Może mam farta. O Jezu. Miałem teraz farta, że nie trafił mnie tym.
sumie jak się dobrze ustawimy, ten drugi atak nawet nam jest na korzyść, bo mamy więcej czasu na uderzenia. O kurde, to była ta szarża! Dobra, słuchajcie. Jeszcze raz zawalczymy z nim. Dobra, jest porąbany ten atak. Ale do ogarnięcia jest ten boss, szczerze mówiąc. Serio. Nie wygląda to tak tragicznie, jak mogłoby, nie? Fuck. Można byłoby to lepiej zrobić, kurczę, no. A mało mi zostanie tych... Co ja zrobiłem? Equip use. Mało mi zostanie tych przedmiotów już. Niestety, do użytku. No ale co ja zrobić mam? Invade? Aha. Nie, chcę najeżdżać nikogo. Zaraz, nie mam jakiegoś wzmocnienia. Mocne ogniste obrażenia byśmy mogli zadać. Może na dzień dobry to zrobię. Pytanie, czy nie uskoczy tego. Szkoda, że jest zero w tych przedmiotach tak jednorazowych. A nie? Znika to po prostu. Ale fajny jest ten boss. Bardzo skillowy. Trzeba będzie nauczyć się czytać jego ataki jeszcze w drugiej fazie i będzie git. Mi się nawet nie muszę rolować za niego, nie? Wszystko jest do uniknięcia. Trzeba wiedzieć, kiedy można sobie pozwolić na atak po prostu, no. Ostatnio szło znacznie gorzej, ja nic nie ćwiczyłem między odcinkami, żeby nie było. O Boże. Dobra, na łuk to może nie ma co stawiać. Kurde, serio mnie tak rozstrzelał? No dobra, słuchajcie, przemyślę sprawę w kolejnym odcinku, czy tak będę go teraz leciał i cisnął, bo trochę szkoda mi tych zasobów skończonych, jak na przykład bomby, trucizna, no i przede wszystkim przedmioty do zwiększenia swojego maksymalnego paska zdrowia. Spróbuję raz jeszcze, ale bez już tego itemu, jakby co. I zobaczymy, jak z nim pójdzie. Nie wiem, co to było, szczerze mówiąc, z jego strony. No jest znacznie trudniej. Szkoda, że ten odłamek nie powoduje, żeby mi się przed życie regenerowało na 100%, żeby on mnie jednocześnie leczył. Wiecie, jak w Dark Soulsach był żar na przykład, nie? To było super, bo to było dodatkowym leczeniem zawsze. Więc warto było i się opłacało podejść na przykład na bossa najpierw nierozpalonym, tak jak na przykład ja teraz nie jestem człowiekiem, mam mniej życia, oberwać trochę i wtedy się wyleczyć żarem i zwiększyć sobie pasek zdrowia, nie? Maksymalny. No to i tak łatwo nie jest, niestety. Chyba pod ścianą dobrze z nim walczyć. Nie! O kurde, o kurde! Dobra!
tym myślę, że możemy skwitować ten odcinek. Jest bardzo blisko, żeby go pokonać. Idzie znacznie lepiej niż ostatnio, ale nadal brakuje trochę. Trochę wyczucia, trochę szczęścia też, trochę umiejętności. Co wynika oczywiście też z pamięci jego ataków i rozpoznawania. Ale myślę, że on jest jak najbardziej w zasięgu moich zdolności. Boże, ten potężny mag tutaj podchodzi. Boję się go. Także przemyślę sobie sytuację i czy opłaca mi się z nim walczyć do kolejnego odcinka. Dajcie znać, jak wam się podobał ten materiał. Mam nadzieję, że było ok. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuku w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczyska następnym razem. Trzymajcie się, na razie. Cześć. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.